Nazywam się Małgorzata Fabiańska, jestem zoofizjoterapeutą i akupunkturzystą weterynaryjnym. Pracuję ze zwierzętami, z psami, kotami, końmi. Rehabilituję, pomagam w powrocie do sprawności. Z uwagi na fakt, że bardzo dużą grupę moich klientów stanowią pacjenci geriatryczni, starsi, którzy wymagają zupełnie innego podejścia, szukałam produktu, który wspomoże pacjenta od wewnątrz, który będzie pomagał w odzyskaniu energii życiowej, sił witalnych, który będzie działał całościowo na organizm, na układ odpornościowy, na układ endokrynologiczny, na układ nerwowy. Takiego produktu, który zadba o regulację apetytu takiego psiego seniora. Już od dłuższego czasu, od kilku miesięcy systematycznie u pacjentów stosuję z dużymi efektami olejek CBD. Głównie są to pacjenci starsi, którzy właśnie wymagają takiego wspomagania bardzo szerokiego, ale także zwierzęta z zaburzeniami neurologicznymi, zwierzęta, które są w okresie przedoperacyjnym albo pooperacyjnym, które wymagają dodatkowego właśnie wspomagania układu kostnego, ścięgien, więzadeł. Także ten olejek spełnia bardzo dobre efekty. Podczas na przykład stosowania w przypadku złamań bardzo szybko następuje wzrost kostny. Bardzo szybko na przykład olejek działa w przypadku padaczki występującej u zwierząt, u psów, hamując drżenia. Olejek CBD stosuję także u zwierząt lękliwych, u zwierząt, u których występują reakcje na warunki atmosferyczne, typu zbliżająca się burza. Są zwierzęta, które bardzo mocno przeżywają tą sytuację. Zastosowanie olejku CBD bardzo zmienia zachowanie zwierzęcia, bardzo je wycisza i bardzo widoczny dla właściciela sposób uspokaja zwierzę. Olejek CBD jest bardzo łatwy w podaniu. Podajemy go za pomocą aplikatora, aplikując bezpośrednio albo pod język, albo jeżeli nie ma takiej możliwości, możemy podać na dziąsła albo wetrzeć palcem. Bardzo ważną rzeczą jest obserwacja naszego pupila. Tego nic nie zastąpi. Tylko my, jako właściciele psów, możemy najszybciej zaobserwować po zachowaniu naszego zwierzęcia, że coś się dzieje, że coś jest nie tak. Oraz profilaktyka, przeprowadzenie systematycznych badań. Żeby zareagujemy po prostu prewencyjnie plus obserwacja. To zawsze się sprawdza.